Jesteś wreszcie. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak, zaczynajmy już. Aha, nie miałem żadnych tych. Zaczynam sekcję. Rasa, człowiek, płeć, mężczyzna, obrażenia ciało, uszkodzone w znacznym stopniu, stopień dehydracji tkanek... Daruj sobie ten żargon, Shani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej, to kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Czy człowiek mógł zadać takie rany? Musiałby rozewrzeć szczękę na dwie stopy. Nie, to niemożliwe. Wyssany szpik kostny. To trupojady. To bardzo prawdopodobne. Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości dwóch palców. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśnie karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Normalnie ustalam to po objawach stężenia pośmiertnego i odwodnieniu tkanek, ale tym razem coś jest nie tak. Stężenie utrzymuje się za długo. Jak to mówią, dociekliwość to podstawa udanej sekcji. Możemy podrążyć temat? Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. Ja muszę po prostu z nią gadać i gadać, tak? Objawy nie są zwyczajne i myślę, że przyczyna śmierci również była niezwykła. Te rany są zbyt ewidentne. Czuję w tym coś więcej. Trucizna? Jeśli tak, to jakaś rzadka. Może wręcz dekokt alchemiczny. Kalkstein? Sprawdzę wątrobę. Strzał w dziesiątkę. Całkiem marska, ślady bardzo silnej trucizny. Śmierdzi alchemią na mile. Da się to jakoś potwierdzić? Tak, alchemiczne trucizny powodują pewne charakterystyczne zmiany. Więc ich poszukajmy. Tak, oczywiście. Ja się nawet na ciało nie patrzę. Zajrzyjmy do jamy ustnej Denata. Jak widać, język został brutalnie wycięty. Sprawca nie usunął jednak całej zaczernionej tkanki. Zaczernionej? Tak. Trucizna spowodowała martwicę języka, więc sprawca go usunął. Czyli mamy pewność. Zabójcą jest uzdolniony alchemik. Ale kiepski chirurg. Kalkstein. Starał się zrzucić winę na bandytów, ale nie przewidział profesjonalnej sekcji. Dzięki, Shani. Mam dowody, których potrzebowałem. To dobrze, lecę z nóg. To Kalkstein? Coś nie tak. A zaraz, zaraz. Nie ma nadziei. Już po sekcji. Muszę wziąć kąpiel. Do zobaczenia, Geralt. Cholera. Cholera. Oddać ziele. Chciałem teraz iść. Nie mam co robić. Jestem tylko biednym wiedźminkiem. Poczekajcie chwilę, ja znowu sprawdzę, czy będzie na cmentarzu kul. Nie było kula znowu. A teraz idziemy do baraniny. Powiedzieć mu, że jest niewinny. Muszę znaleźć sposób na tych pół. Zgubiłeś się? Kto tu mieszka? Ale niewychowany. Nie wiesz, że nie odpowiada się pytaniem na pytanie? Mogę spytać inaczej. Patrzcie go, jaki hardy. To dom baraniny, a my to jego ochrona. Nie mówił, że przyjdzie tu mutant, więc zwijaj się stąd. O co chodzi? Trzeba wam czego? Wynoś się, bo w dupie. Nie ma takich rzeczy.
na świecie, żebym płacił 20 orenów. Pójdę do karczmy, może tam siedzi. Chociaż niemożliwe, skoro tam są ochroniarze, to nocuję tam. No pewnie. Bogowie, dodajcie cierpliwość. Dokładnie, dokładnie, drogi panie. Nie mogę. Mogę zmienić nawet położenie miecza, ciekawe. Ale dwa na plecach. Komu by tu przypieszyć? Nie, walczyć nie będę. Poczekamy do rana. No nie musimy nawet krzesiwa wykorzystywać. Nuda. Muszę przyznać, że strasznie przyjemnie mi się gra w tę grę. Nie ma baraniny, jak nie było. Cholera. O, jak boli. Dobra. O co chodzi? Trzeba wam czego? No dobra, płać. Niech będzie. Wygraliśmy u ogrodnika. Czego chcesz, biały wilku? Rozgryzłem salamandrę. Chcesz posłuchać? Słucham. Komuś bardzo zależało, żebym myślał, że wspierasz salamandrę. A ja myślałem, że to oni cię na mnie nasłali. To interesujące, co mówisz. Chcą wysadzić mnie z siodła. Próbowali mnie otruć. Wysłali też kilku zamaskowanych pedałów z mieczykami. Ale to za mało na wujka baraniny. Myślałem, że jesteś kolejny. Wiem, że walczysz z salamandrą. Też na nich poluję. Javed chce przejąć mój interes. Postanowił zacząć od dziewczynek. Wiesz dlaczego? Chociaż dawno temu opuścił Zerikanię i szkolił się na maga, w głębi duszy pozostał pieprzonym dzikusem. Teraz rozumiesz? Nie bardzo. Kieruje się instynktem. Myśli swoim wielkim czarnym kutasem. Do tego ma dość szczególne upodobania. Kręci go ogień. Dziewczynki boją się jak jasna cholera, a wierz mi, byle co nie jest w stanie ich przestraszyć. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Nie ma sprawy. Bywaj. No, okej, okay. Wykonane. Teraz do Talara, czy jak? A nie. Nie mogę. Do Kalksteina. Jezus Maria, za oknem słychać, jak ktoś patroszy psa, jak Boże drogi. Straszny. Dobra, sprawdźmy, czy jest strzani w domu. Jedna gorzała i już nas wpuszcza, jak chcemy, kurde. Strzani nie ma. Do szpitala w takim razie musimy się udać. A najpierw Kalkstein. Gdzie on jest? W domu. Wiedziałem. O cholera! Mam nadzieję, że jak go pociśniemy, to będziemy mogli mu potem oddać te rzeczy. Oho, oho, oho. O, stop, stop, stop. Bywaj. Bywaj. Zapiszemy rany. Tak zamyśliłeś się?
Podejrzewałem cię o współpracę z Javedem. Sądzisz, że pracuję dla Salamandry? Zaraz pęknę ze śmiechu. Mam pewność. Nie zwiedzie mnie maska roztargnionego uczonego. Jesteś głupcem, Geralt! Obraziłeś mnie, Wiedźminie. Koniec! Super. Co teraz? Do wykonania. Do Jarena muszę pójść. No, echinopsów już nie zdobędę. Dobra, idziemy do detektywa. Półelfka. Amulet macha się jak szalony. Tak? Mam wyniki sekcji. Słucham. To na pewno był Kalkstein. Skąd wiesz? Miał marską wątrobę. Rany kłute były nieudolną próbą zakamuflowania prawdziwej wersji wydarzeń. Czyli trucizna. Ale skąd wiesz, że to Kalkstein? Zmiany gałek ocznych. Typowe dla trucizn alchemicznych. Ktoś odrobił pracę domową. Ano. Dobrze. Przyjdź później, muszę przeanalizować informacje. Co, już nie chcesz pieniędzy, cwaniaku? Ajajaj, wszyscy chcą pieniędzy w tych czasach. Teraz do Szani. Do szpitala. Rany, błagam cię, Szani, bądź tam i weź ode mnie te głupie ziele, no. Kozielsko, no. Yes. Mów szybko, bo nie mam czasu. Mam dla ciebie jaskółcze ziele. Świetnie. Zasłużyłeś na wdzięczność, moją i ich wszystkich. Wolę lekcję anatomii potworów. Wiem co nieco na temat flederów. O, bardzo dobrze. Tylko co to fleder? Gdzie teraz? A więc wracamy z wysimy. Szkoda dla was. Dziwny jesteś. Co by tu? Chcesz pociucia? A jeszcze wcześniej to było... Nie podobam ci się? Ciekawe, czy z Leyvanderem mogę coś jeszcze obgadać. Tak? Nie, nie mogę. Nie tam. Przepraszam. Tak, płynie.
Mam nadzieję, że starczy mi pieniędzy, żeby oddać temu. O! A nie, zaraz, myślałem, że coś złego się dzieje. To jest rybak ten, tak? A, gdyby jeszcze nie te potwory. Przewoźnik i rybak, okej. Poczekajcie momencik. Dobra, lecimy do pana. No do wycinki, okej, mam zaznaczoną. O, źle poszedłem. Naokoło. Jak tam przecież stąd wyskoczy parę kolesi? O, nie wyskoczyło. A zaraz, gdzie jest jaskinia? No jest tutaj, to był Echinops. Ale już nie ma. No nie, tu wilki były tylko. Ta wilk, wilk. Tak tylko szybko je załatwiłem. O cholera.